nie tylko o reparacje. Tu chodzi o to, żeby jakieś zadośćuczynienie naprawdę było godne tej zbrodni, jaka została popełniona na tym bezbronnym mieście. Nie tylko. Przez całą czas okupacji, przez 5 lat, był prowadzony dosłownie mord. Mord mieszkańców i tego miasta. Jednocześnie wysiedlenie, przywłaszczenie tej ziemi. Koniecznie to sobie Niemcy chcieli przywłaszczyć, że to ich tereny. I przypuśćmy, że wszystkich wiosek byli ludzie wysiedlani. Byli w to miejsce wprowadzani i z Ukrainy, i z Białorusi, Niemcy z tamtych terytoriów i tu osadzeni, myśmy ich nazywali wołyniakami. Wołyniakami, a więc właściwie to już mieszkańców niewielu było, nawet w powiecie. Myśmy również, domy były również przywłaszczane przez Niemców. Myśmy byli 1 czerwca wysiedleni z własnego domu i ten dom został przekazany Lizurajowi, byłemu Ślązakowi, który podpisał Volksliste i poszedł nawet na front wschodni później walczyć. Prawdopodobnie wrócił, ale niestety domy były zabierane. Niewielu mieszkańców Wielunia zostało. Albo zostali wymordowani, bądź musieli uciekać z tego miasta, bo nie było gdzie mieszkać, bo 75% miasta zostało zniszczone, zbombardowane. Ludzie niestety zginęli. Zginęło gdzieś około 2300-400 ludzi. Te 1200, które jest podawane, to jest tylko liczba zabitych, które zostali z miejsc, ci zabici zostali z miejsc dostępnych zniesieni na teren szpitala zbombardowanego na dziedziniec do ogrodu i obok. To jest około 1200 i to 1, 2 września byli zniesieni. Natomiast wszystkie piwnice w każdym jednym domu, jedna z piwnic była uszczelniona, zabezpieczona o jakimś trwałym, jeżeli było możliwe, stropie przy bombardowaniu, który by mu się nie zawalił, nie uśmiercił tych ludzi, którzy tam się schronili. To było w każdym jednym domu.